Witajcie kolekcjonerzy, z tej strony Krix i dzisiaj odpakujemy taką oto kopertę. Jeśli dobrze pamiętam, to było tak. Na stronie radia związanego z grą Far Cry 5 można było w limitowanej ilości dostać, nie wiem dokładnie co to jest, dziennik, czy raczej może nie dziennik, to jest takie powiedzmy pismo chyba święte głównego złoczyńcy z Far Cry 5, to był chyba ojciec Joseph, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, no to możecie mnie poprawić, w grę jeszcze nie grałem. Tak więc, zapisując się na listę oczekujących, nakład był limitowany, bodajże chyba to było 5000 czy 2000 sztuk, można było dostać to jego pismo. Tak więc teraz to doszło, nie trzeba było za to kompletnie nic płacić, było to w ramach akcji promocyjnej zrobionej przez Ubisoft i mi udało się na to załapać. Z tego co wiem, to pismo również można było znaleźć w zestawie prasowym, a tak to, tak jak mówię, jeśli udało nam się załapać na listę, mogliśmy po prostu dostać to również za darmo. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Co do ilości sztuk, jaka była dostępna, to wam teraz nie powiem, raczej to nie będzie numerowane, ale taka ciekawostka, u mnie na grupie właśnie związanej z wszystkimi takimi ofertami się to pojawiło, tak więc również skorzystałem, kto się załapał, no to gratuluję. Dobra, zobaczmy, przyszło to w takiej kopercie, tutaj były oczywiście ponaklejane wszystkie adresy, więc trochę szkoda, że nie było to jeszcze dodatkowo zapakowane choćby w kopertę bąbelkową, bo sobie bym tą kopertę zostawił. I zobaczmy jak samo to pismo wygląda. Koperta, jak widzicie, jest zamykana na sznureczek z niej i tak już nic, więc możemy to sobie rozciąć. Nie ma co tutaj się akurat bawić w jakieś sentymenty. Tak, zobaczmy czy jeszcze coś jest w kopercie. Nie, w kopercie nie ma nic. I jest księga Josepha, no jednak Joseph. W skóropodobnym materiale, zapewne jakiś Sky czy coś. Całkiem gruba książeczka, czarna oprawka, czyli powiedzmy, że możemy to chyba uznać za nawet jakieś czarne pismo święte. Nie wiem. Dobra, i tak. Z tego co widzę, tak, i mamy podobiznę ojca Josepha i już na samym początku rzuca nam się w oczy to, że jest to w języku polskim. Dajcie mi sekundę, spróbuję zmniejszyć trochę czułość. O, chyba będzie. I mamy teksty już w języku polskim. I nie jest to akurat żaden notatnik czy jakieś takie pierdoły. Jest to faktycznie drukowane, bardzo ładnie wygląda. I tutaj macie przykładowy tekst, który mam nadzieję będzie jakoś widać. Mamy również co jakiś czas jakieś ilustracje. Tutaj coś bardziej wygląda jak jakiś Armagedon. No. Bardzo ładnie to jest wszystko przygotowane. Taki ciekawy dziennik, aż sobie to nawet pewnie z ciekawości poczytam, co tu dokładnie pisze. No, ale tak czy siak, dla fanów Far Cry'a i akurat jeśli się szczególnie wam podoba część piąta, no to myślę, że naprawdę fajna gratka. Teraz, no znając życie, trzeba będzie wypatrywać tego na Allegro czy OLX-ie. Pewnie swoje zapłacicie, tak jak mówię, mi się tu udało dostać za darmo, bo byłem w miarę szybki. Całkiem fajna rzecz, myślę, że Ubisoft się z tym akurat postarał. Bardzo miłe jest to, że jest to w języku polskim. Tak więc dla naszych krajan to na pewno bardzo fajna rzecz. Dobra, myślę, że to tyle, nie ma co tutaj się więcej rozgadywać. Z Far Cry 5, materiał promocyjny wydany przez Ubisoft, rozdawany w jakimś tam nakładzie za darmo. Kto był szybki, mógł dostać. Tak więc to tyle. Dziękuję wam za uwagę. Wy mi napiszcie, co o tym sądzicie, chociaż nie wiem, czy tu można dużo powiedzieć o takiej książce, no ale ciekawostka jest. A jeśli byście mieli okazję to dostać, no to kto wie, może akurat przejdziecie na wiarę ojca Josepha. Nie wiadomo. Dobra, tyle. Dzięki.
za uwagę i do zobaczenia. Cześć.